Cześć, tutaj Bartek. Jestem razem z Trotką na łowisku Baturówka. Jesteśmy już drugi dzień. Wczoraj mieliśmy małą integrację. Dzisiaj łowimy. Mam przyjemność dzisiaj łowić na wędkę Map Dual. To jest feeder dystansowy 3,90 do 120 gram. O, i mamy właśnie branie. I to chyba nawet będzie karp. Ostatnio na tą wędkę, nie wiem, niektórzy z Was pewnie widzieli film, na którym Anita rzucała nawet 100 metrów. Ja dzisiaj na takim dystansie aż nie łowię. Naprawdę, tą wędką można daleko wyrzucić. Naprawdę, bardzo daleko można rzucać. Ja dzisiaj łowię na 50 metrze i jest lekki wiatr i tą wędeczką naprawdę rzuca się bardzo precyzyjnie na taki dystans. Myślę, że i nawet 70-80 metrów. Jeszcze tego nie testowałem, ale będę chciał to zrobić. I mi się daje, że 70 metr lub 80 będzie również precyzyjnie, będzie można osiągnąć. Mamy małe zawody z Robertem. Jak na razie prowadzę jedną rybą, może będę zaraz prowadził dwiema. Robert... Robert już mi życzy tego, żeby się spięła, ale zobaczymy. Uważaj, żeby nie było jaka szkoda. Może tak być, ale może... Zobaczymy. Łowimy dzisiaj, jest listopad, jest połowa listopada, a ryby naprawdę na tej Baturówce bardzo chętnie pobierają i łowię na sam czysty pelet w podajniku. Przynęty co prawda małe, bo łowię na marosy 6 mm, ale można ładować bardzo dużo peletów w punkt i ryby wchodzą jedna za drugą. Wczoraj mieliśmy podobnie, łowiliśmy też przez parę godzin i naprawdę ryby brały jak szalone. Jestem po prostu aż w szoku. I co jest fajnego na Baturówce, myślę, że też można o tym powiedzieć, to jestem zdziwiony, jest bardzo czysta woda i kiedy mamy rybę przy brzegu, to widzimy ją podczas holu. Jest właśnie bardzo fajne. Powracając jeszcze na chwilę do wędki, muszę Wam powiedzieć, że jak na wędkę 3,90 to jest naprawdę super lekka, bo ona waży chyba tam 200 gram, nawet niecałe chyba 200 gram, więc jest super lekka. Jedną rzeczą, którą można też jeszcze zauważyć na pewno, że ma bardzo długą rękojeść i dzięki temu właśnie możemy oddawać takie dalekie rzuty tą wędką. Dzisiaj mam podłączoną pod nią mapa Kropteka, ten kołowrotek już mam ponad rok czasu. Wiadomo, klipsa CS. Działa tak jak powinien, nie mam z tym żadnych problemów. Myślę, że do tej wędki może to nie jest jakiś idealny kołowrotek. Można by było tutaj podłączyć coś większego i wtedy na pewno te rzuty by jeszcze lepiej nam szły. Ale daje radę. Dzisiaj łowimy na marosy, na słodka kukurydza. Tylko, że jest właśnie ryby pobierają pokarm dobrze, ale właśnie muszą być jak najmniejsze przynęty. I łapiemy na 6 mm kulki. Mamy teraz większego karpia w końcu. Doczekałem się. Może uda nam się wyholować. Niestety poprzedniego karpia się nie udało, ale był nieduży.
bardzo fajny w okolicach 4-4,5 kg, może nawet do 5. Wpuszczamy go z powrotem do wody. Dzięki wszystkim za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że trochę Wam tutaj powiedziałem i spodobało Wam się to. W przyszłym sezonie razem z Trotką planujemy nagrać serię filmów na temat metody i wędkarstwa fiderowego, także na pewno czekajcie i oglądajcie, bo będzie dużo rzeczy do myślę, ciekawych do pokazania. Subujcie kanał Trotki, lajkujcie, odwiedzajcie sklep, stronę. Dzięki wszystkim, na razie.